Dwoje artystów awangardowych, jednych z najważniejszych twórców sztuki polskiej pierwszej połowy XX wieku, Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński. Mamy przyjemność przedstawić katalog z wystawy tych artystów pokazywanej między grudniem 56 a styczniem 57 roku. Zawierał nie tylko listę prac wystawionych, ale też niewystawionych Władysława Strzemińskiego i nieporównanie mniejszą listę prac wystawianych Kobro. Wstępy napisali Julian Przyboś i Stefan Wegner, który też opracował graficznie katalog. Zaś projekt scenariusza wystawy przygotował Marian Bogusz. Książkę wydało Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w 1957 roku. Katalog zawierał także fragmenty artykułów Strzemińskiego, m.in. Unizm w malarstwie, Teoria widzenia, widzenie impresjonistyczne i napisanych wspólnie z Kobro, m.in. kompozycja przestrzeni. Rzeczona ekspozycja była bardzo ważną, pierwszą powojenną wystawą prac Kobro i Strzemińskiego, pokazaną w Łodzi i w Warszawie. Katarzyna Kobro, rzeźbiarka, była też żoną Strzemińskiego. Studia artystyczne odbyła w Moskwie, gdzie poznała przyszłego męża. Po przyjeździe w 1924 roku do Polski uczestniczyła w działalności bloku, prezensu i AR. Od konstruktywizmu przez suprematyzm doszła do własnej koncepcji rzeźby abstrakcyjnej, według której rzeźba jest wyłącznie kształtowaniem formy w przestrzeni. Tworzyła kompozycje przestrzenne, których kształty były oparte na ścisłych, wzajemnych związkach rytmów, wymiarów i podziałów. Początkowo stosując układy prostopadłe i regularne łuki, a po 1937 także układy paraboliczno-hiperboliczne. Władysław Strzemiński z kolei był malarzem i teoretykiem sztuk. W trakcie I wojny światowej ten saper stracił rękę i nogę. W latach 1918-19 uczęszczał do pierwszych państwowych wolnych pracowni artystycznych w Moskwie, gdzie nawiązał kontakty z najsłynniejszymi artystami awangardowymi owego czasu w Rosji, Malewiczem i Tatlinem. W 1921 osiedlił się w Wilnie, gdzie w 1923 zorganizował bardzo ważną wystawę nowej sztuki, która zapoczątkowała konstruktywizm w Polsce. Następnie współpracował ze Zwrotnicą i był jednym z twórców grup Blok, Prezens i AR. Od 1931 roku był związany z Łodzią. Działał też w Związku Polskich Artystów Plastyków i publikował w piśmie Forma. Po wojnie w latach 1945-50 wykładał w Łódzkiej Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych, skąd został usunięty za nierespektowanie zasad realizmu socjalistycznego. Był twórcą teorii unizmu. Swe poglądy i teorie Strzemiński przedstawiał w licznych artykułach oraz większych pracach. Unizm w malarstwie, kompozycja w przestrzeni, obliczenia rytmu czasoprzestrzennego wspólnie z Katarzyną Kobro, druk funkcjonalny, pośmiertnie zaś ukazały się słynna teoria widzenia oraz pisma. Właśnie z części ze wskazanych publikacji dokonano wyboru i umieszczono fragmenty w prezentowanym katalogu, który stanowi ważne świadectwo historii sztuki awangardowej w Polsce. Zapraszamy na stronę www.atikus.pl do działów Sztuka i Sztuka Polska.